Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym pierwszym odcinku z nowej gry, a dokładnie mam tu na myśli moją znajomą świnkę Pepe. A czy ty masz już swoją świnkę Pepe? Bo ja mam już swoją świnkę Pepe. I lecimy z koksikiem. A mi się wydaje, że to może być naprawdę mega śmieszna gra. Ta gra ma funkcję automatycznego zapisu, kiedy... nowy znajomy. Dobra, lecimy z nowym znajomym. Najpierw wybierz, jakie ubranie chcesz założyć. Czy chcemy sukieneczkę, czy takie okrągłe? Weźmy sobie to okrągłe, bo fajnie wygląda. Ale czad. Dobra, weźmy zielony. Teraz wybierz, którym zwierzątkiem chcesz być. Którym zwierzątkiem? Czyli tak, mamy tutaj jakiegoś króliczka. To jest chyba dzik, bo taka ciemna ta świnka. Tu mamy myszkę. Nie wiem, co to jest, chyba lisek. To jest jakaś owieczka. O Boże, a co to? A możemy też być wilczkiem. A, bo są podpowiedzi, że to zwierzątko wydaje konkretny dźwięk. No powiem wam, że nie mogę się zdecydować. Dobra, szkoda, że nie możemy być świnką, ale myślę, że może weźmy sobie wilczka. Świetny wybór. Jaki chcesz mieć kolor? Możemy być ciemnym, jasnym, brązowym albo takim szarym. To chodźmy tym jasnym. Chcesz nosić okulary? Ojku. Myślę, że chyba... Dobra, weźmy te! Chcesz nosić kapelusz? Ej, ale ja wiecie co, ja bym się chciała cofnąć, bo ja chyba jednak sobie... Chcesz nosić okulary? Wezmę, o, tutaj, właśnie, będziemy takim różowym, o, dobra, bierzemy czerwonego. Teraz wybierz, którym zwierzątkiem chcesz być. Pyk, pyk, pyk. I czy chcemy jakąś czaperę? Ojejku, teraz to wygląda jak w ogóle wilk z czerwonego kapturka, jakby chciał zjeść co najmniej kogoś. Myślę, że bez czapeczki. Super. Czy na pewno? Jeśli chcesz rozpocząć grę, wybierz przycisk tak. Jeśli tak? Chcesz dokonać zmian, witajcie w miasteczku Świnki Pepy. To będzie niezła zabawa. Jezu, jak ja słodko wyglądam. Za chwilę spotkamy się z Pepą, ale najpierw przejdźmy się. Użyj joysticka, żeby się poruszać. A, tylko prawo-lewo mogę. Dobre. Ale piękny kwiatek. Podejdź do niego. To jest krzak. Naciśnij przycisk, aby go dotknąć. Użyj przycisku, gdy pojawi się na ekranie. Motyl odlatuje. Chodźmy za nim. Ostro. Co to? Ogrodzenie blokuje przejście. Bez obaw. Użyj tego samego przycisku, aby otworzyć bramę. Czasem trzeba odsunąć pewne rzeczy z drogi, aby iść dalej. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk, gdy pojawi się na ekranie. Dobra. Dzień dobry! Witamy w miasteczku! Dokąd idziesz, kochanie? Aby porozmawiać z panią Królik, podejdź do niej i naciśnij przycisk akcji. Dobra, chodźmy do pani Królik i porozmawiajmy. Chcesz zobaczyć się z Pepą? Jest na wzgórzu. To minutka drogi stąd. Do zobaczenia! Świetnie. Teraz wiesz, jak poruszać się po miasteczku Świnki Pepy. Idź dalej i spotkaj się z Pepą. Patrzcie, możemy coś tu w błotku zrobić. Oja, ale teraz mamy brudny strój. No nie.
sama świnka Peppa. Nowy znajomy odwiedził Peppę. Ale super. O, tu jesteś. Witaj. Będziemy się świetnie razem bawić. Dobrze, że jesteś. To będzie najlepszy dzień na świecie. A co to? Wytarłam ręce w te ubrania, czy o co chodzi? Idziemy na górę. Zobaczmy. To mój pokój. Podoba ci się? Mam dużo zabawek w koszyku. Chodźmy tędy. A, czy możemy sobie tutaj różne stroje zakładać? Ojejku. Ciekawie. Stanie w miejscu jest nudne. Przejdźmy się gdzieś. Stanie w miejscu jest nudne. Przejdźmy się gdzieś. No to świnko Peppo, prowadź no. Rozumiem, że na dwór. Może odwiedzimy babcię i dziadka? Ich dom jest tuż za rogiem. Chodźmy tędy. Szkoda, że nie ma jakiejś muzyczki, albo oni sobie tam nie chrumkają, czy coś, tak? Mało takiej interakcji dźwiękowej jest. A szkoda. Dobra, tu mamy przedszkole. Przedszkole? Jesteś w przedszkolu. Miejscu, w którym uczysz się i bawisz z Peppą i jej znajomymi. Ej, a nie mieliśmy iść do tego? Do babci i dziadka? Witajcie wszyscy! To mój nowy znajomy! Witaj! Dobra, możemy grać na flecie. Teraz Peppa będzie grała? Możemy jeszcze malować. No i piękny kwiatek. Będzie świetnie wyglądał na ścianie. Co my tu jeszcze możemy? Klocuszki. 3, 2, 1. Wspaniale! Od największego do najmniejszego. 2, 1, 3. Wszystko się pomieszało. Spróbujcie jeszcze raz. 1, 2, 3. Od najmniejszego do największego. Bardzo dobrze. Elegancka. Będzie bajka! Dzieci! Dziś jest wyjątkowy dzień. Czy opowiastki? Pani urodziny? Nie, Dany. Ktoś inny zgadnie? Może ty spróbujesz? Dobrze. Dziś jest dzień sportu. Jej! Czym jest dzień sportu? To bardzo ważny dzień.
Dziś każdy musi uprawiać sport, żeby być zdrowym. Chodźmy na tor. Dobrze, dzieci. Biegniecie na mój znak. 3, 2, 1, start! Ojejku, szybko! Jestem na prowadzeniu! Dalej, dzieci! Muszę wygrać. Ciekawa, jaka będzie nagroda w ogóle. Świetnie, Peppo. Twój znajomy jest szybki. No raczej nie inaczej. Ostatnia prosta, dzieci! Zaraz meta! Mamy to! Koniec! O, gratulacje! Świetnie się spisaliście! Dziś wszyscy zasłużyli na nagrodę, Peppa. Suzy? Pedro? I ty też, oczywiście. Na końcu ty też! W ogóle ja nie mam imienia w tej grze. Wspaniale! Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, jak ważny jest dzień sportu. A możemy biegać też w inne dni? O, oczywiście! Zawsze możemy! To świetna zabawa! O Jezu. Aż wszyscy się poprzewracali. No way. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!